Polska nadal w grupie najchłodniejszych krajów Europy. Jednak od jutra nieco cieplej i wróci do nas słoneczna pogoda. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Śląsk dużo chmur i będzie padać deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Szczególnie w godzinach porannych, a więc tam trudne warunki dla kierowców. W Karkonoszach będzie padać śnieg. W pozostałej części kraju coraz więcej rozpogodzeń i lokalnie temperatura spadnie do minus 3, minus 1 stopnia. No i tam, gdzie będzie niebo zachmurzone, cieplej, 2-3 stopnie. Jutro pozostaniemy pod wpływem wyżu nad Skandynawii, który jeszcze się umocni i zapewni nam w końcu lepszą pogodę. Będzie więcej słońca, głównie na wschodzie i w centrum. A chmury pozostaną początkowo na zachodzie i rano. Od Pomorza Zachodniego po zachodnią część Dolnego Śląska może popadać niewielki deszcz. W Sudetach deszcz ze śniegiem. W miarę upływu dnia zachmurzy się także na Podkarpaciu oraz na Suwalszczyźnie. Temperatura wzrośnie do 11-12 stopni, na północnym wschodzie 8-9. Na początku tygodnia poranki jeszcze z przymrozkami. W poniedziałek na północnym wschodzie zachmurzy się, a pod wieczór niewykluczony niewielki deszcz i tu najchłodniej 8 stopni. Na pozostałym obszarze nadal dużo słońca i od 9 do 11 stopni. We wtorek podobnie, z tą różnicą, że opady możliwe na wschód od Wisły. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni na Podlasiu do 13 na Dolnym Śląsku. Od czwartku zdecydowanie cieplej, a w święta około 20 stopni. Miłego wieczoru, do zobaczenia.